Dzień dobry albo dobry wieczór. 22 września, w środę, pozdrawiam Was hasłem, które zapisane jest w Księżyce z Biblią na co dzień w dwóch miejscach Biblii. Pierwsze to w księdze Izajasza w 40 rozdziale. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. I w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 11 wierszu. Jezus, przyjąwszy tłumy, mówił do nich o Królestwie Bożym i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. Nie wiem, czy przeżyliście kiedyś taką sytuację, w której e, no, spotkaliście się z jakimś swoim bliższym bądź dalszym znajomym i na pytanie, co u Was słychać, zaczęliście opowiadać, ale tak uczciwie, szczerze, tak prosto z serducha. E, słowa płynęły, wyczuliście się coraz tym lepiej, że ktoś Was w końcu wysłuchuje i nagle w którymś momencie zauważyście, że Wasz rozmówca zaczyna się nerwowo poruszać, E, oczy gdzieś mu tam e, zaczynają błądzić po ścianach i sufitach. I przychodzi taki moment, w którym jest ta chwila ciszy. Być może mogłaby być tą uzdrawiającą chwilą ciszy dla nas. I pada takie sformułowanie, a, żebyś ty wiedział, jak jest umie. No i padają z jego strony z kolei, czy z jej strony, e, kolejne słowa, kolejne zdania, mijają minuty, mijają kolejne dziesiątki minuta, czasami godziny i w zasadzie na moment, w którym przyszłoby nam powiedzieć, z czym się borykamy, co nas boli i być może, kiedy doszłoby do takiej możliwości w jakiś sposób uzdrowienia, e, no przyszedł taki moment, w którym po prostu po raz kolejny staliśmy się słuchaczami e, czyichś problemów, bo ktoś po prostu czekał tylko na to, żeby móc podzielić się tym, co miał do powiedzenia? Dlaczego o tym mówię? Dzisiejsze teksty mówią o pocieszaniu i o leczeniu. Jezus tutaj, myślę, że w Ewangelii Łukasza daje dokładny przykład tego, jak możemy pocieszać, jak możemy uzdrawiać ludzi tylko swoją obecnością. I tutaj, tak jak czytam Ewangelię Łukasza, to pierwsze, co mi rzuca się w oczy, to słowo, że Jezus przyjął tłumę. Przyjął tłumy jak swoich, mówił do nich jak do swoich, mówił zrozumiałym językiem, mówił do nich tak, żeby oni wiedzieli, o czym on dokładnie mówi. I mówił do nich o bardzo konkretnej rzeczy. Mówił o Królestwie Bożym. Zobaczcie, kiedy spotykamy się z ludźmi, kiedy jesteśmy na tyle otwarci, żeby powiedzieć wprost, co nas boli i co czujemy, to bardzo często jest taki moment, w którym yy, no, nie wiadomo, kiedy jest jakaś tragiczna sytuacja, którą wysłuchaliśmy, nie wiemy dokładnie o czym, o czym mówić, co mamy powiedzieć, bo nie ma słów, które mogłyby w jakiś sposób opisać to, w jaki sposób się teraz czujemy. Jezus mówi tutaj do, do, dokładnie. Nie mówcie o niczym, mówcie o lepszej perspektywie, która, jeżeli chodzi o Królestwo Boże, to nie jest perspektywa rzeczy, która wydarzy się po śmierci, ale to jest perspektywa rzeczywistości, która może mieć już miejsce. To rzeczywistość, która jest pomiędzy ludźmi wierzącymi, pomiędzy ludźmi, którzy są na siebie otwarci, którzy nie spotykają się tylko po to, żeby każdy mógł z siebie coś wywalić, ale przede wszystkim po to, żeby drugiego wysłuchać, otworzyć się na niego, stworzyć tą właśnie chwilę ciszy, która być może jest tak bardzo potrzebna, ale też i przedstawić rzeczywistość, w której faktycznie ludzie nie tylko walczą, ale są w stanie coś razem wspólnie zrobić. To jest właśnie rzeczywistość Królestwa Bożego. I zobaczcie, Jezus przyjmuje ludzi jak swoich, mówi do nich zrozumiałym językiem, mówi do nich o perspektywie, która może mieć już teraz w tej chwili miejsce. I co robi? Ludzie uświadamiają sobie, że potrzebują uzdrowienia. I jest to tak napisane i leczył tych, którzy potrzebowali uzdrowienia. I dzisiaj my również y, jesteśmy być może w sytuacji, w której kiedy wypowiedzielibyśmy cały ból, który w nas jest, no może potrzebowa i usłyszelibyśmy perspektywę, jaka jest przed nami, albo która być może już jest naszym udziałem, a być może kiedyś była w tej chwili, z różnych powodów nie jest, to być może wtedy zrozumielibyśmy, że potrzebujemy lekarza, a ten lekarz potrafi nas uzdrowić. I myślę, że jesteśmy w takim czasie teraz, y, takim przejściowym, letnio-jesiennym, że coraz częściej dopadają nas handry, myśli, które no, nie są specjalnie przyjemne. I myślę te słowa z dzisiaj z Ewangelii Łukasza, które pokazują lepszą perspektywę, możliwość tego, że między ludźmi może być lepiej, ale też i to, że jest lekarz, który uleczy wszystkie rany i cały ból, który w nas jest, to myślę bardzo pocieszające słowa, czy na początek, czy na koniec dnia. Tego nam życzę wszystkim, abyśmy odnaleźli się w Bożym Królestwie i Znaleźli się na po blisku, po blis, bliskości lekarza, który nas uzdrowi: Jezusa Chrystusa. Zostańcie z Bogiem. Amen.